Witam serdecznie w kolejnym wideoporadniku z serii Revit MEP. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak rozpocząć pracę nad projektem instalacji w programie Revit oraz jak zarządzać widocznością w widokach. Pokażę, w jaki sposób podczytywać modele i opowiem o tym, czy jest możliwe wykorzystanie informacji zawartych w podczytywanych modelach. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Chcesz, żebyśmy stworzyli nowy film? Zostaw komentarz pod dzisiejszym odcinkiem. Znajdujemy się przy przestrzeni roboczej projektu oparty na szablonie mechanicznym. W tym momencie jest to widok 1 mechanika. Widok 1 mechanika odpowiada poziomowi, który możemy obejrzeć m.in. w widoku 3D. Poziomy, które zostały stworzone przez domyślny szablon, na którym pracujemy, jest to poziom pierwszy i poziom drugi. Usunięcie poziomu drugiego spowoduje usunięcie odpowiadających widoków temu poziomowi, czyli w tym wypadku będą to poziomy 2 mechanika, 2 hydraulika i prawdopodobnie znajduje się tu jeszcze widok 2 sufit mechaniczny. W związku z tym usuwam ten widok, zmieniam, potwierdzam usunięcie. Widoki, które były przyporządkowane do tego poziomu, zostały usunięte. Zmiana nazwy poziomu nie powoduje zmiany nazwy widoku, więc musimy o tym pamiętać, że chcąc zmienić konkretne nazwy widoków, robimy to z poziomu przeglądarki projektu. Chcąc zmienić nazwę poziomów, robimy to z między innymi, żeby jest to możliwe z widoku 3D, czy też jakiegokolwiek innego widoku, na którym ten poziom będzie się wyświetlał. Poziom znajduje się w przestrzeni, jest to obiekt, który jest umieszczony na odsunięciu, w tym wypadku 0. Każdy inny poziom, który będziemy wstawiać i każdy obiekt, który będziemy wstawiać, będzie wstawiany względem danego poziomu. I to na to trzeba będzie zwrócić uwagę. OK, wracamy do poziomu 0 mechanika. I teraz, co jest tak naprawdę ważne, aby rozpocząć pracę nad projektem instalacji? Musimy przede wszystkim posiadać podkład architektoniczny, na którym rozpoczniemy pracę. Podkład może być w formacie Revit, AutoCAD i EFC. Takie rzeczy jak wczytywanie podkładu robimy z poziomu zakładki zarządzeń. Możemy również tutaj wczytywać inne modele zewnętrzne, jeżeli to jest istotne. Podczytujemy również to z zakładki zarządzaj i funkcja zarządzania łączami. Do projektu instalacji potrzebne nam będą biblioteki rodziny Revit, które są domyślnie wczytane w szablonie mechanicznym, jednakże tych bibliotek nie jest nieograniczona ilość, w związku z tym wykorzystanie kolejnych bibliotek wymusza na użytkowniku również ściąganie z bibliotek z zewnętrznych źródeł. No i oczywiście przyda się tutaj pozytywne nastawienie, aby taki projekt został przez nas ukończony. Czyli zaczynamy od kroku pierwszego, będzie to wczytanie podkładu architektonicznego z zakładki zarządzaj, wybieramy zarządzanie łączami i jako że dzisiaj będziemy operować modelem zewnętrznym w formacie Revit, skorzystam z zakładki Revit. Funkcja dodaj i wskazujemy lokalizację, gdzie taki plik będzie się znajdował. Potwierdzamy położenie i klikamy otwórz. Plik zostanie załadowany do projektu, może wyskoczyć informacja o tym, że do tego projektu są podpięte inne modele zewnętrzne. Potwierdzamy OK i model pojawił się u nas na ekranie. W pierwszej kolejności dobrze jest również przesunąć elewacje, które znajdują się w przestrzeni modelu w domyślnym podkładzie, w domyślnym szablonie mechanicznym i w ten sposób przesuwam elewacje w odpowiednie miejsca. Okay. Model został wstawiony, znajdujemy się na poziomie 0 mechanika. Mogę przejść do widoku 3D i podejrzeć, jak taki model wygląda. Domyślny widok 3D w szablonie mechanicznym wygląda w następujący sposób. Sam podkład architektoniczny wyświetla się w takiej półprzeźroczystej formie. Zmiana nadpisania graficznego na model koordynacyjny jest możliwa poprzez zmianę właściwości widoku 3D, na którym się znajdujemy. Zmieniamy to w tej pozycji. W tym momencie nasz widok osiąga już odpowiednie nadpisanie graficzne. W przypadku tego modelu wyłączę wszelkie filtry etapów, aby zobaczyć, jak ten model rzeczywistości wygląda i włączę funkcję wyświetlania się modelu w widoku cieniowanym. Również zmiana skali tego widoku spowoduje to, że wszystkie etykiety poziomów, które znajdują się w projekcie, osiągną odpowiedni
wymiar. Włączanie bądź wyłączanie jakichkolwiek obiektów, które chcielibyśmy tutaj pokazywać bądź też nie, odbywa się poprzez włączenie nadpisania widoczności grafiki dla tego konkretnie widoku i w odpowiednich zakładkach wybieramy, jakie elementy chcielibyśmy wyłączyć bądź też nadpisać w danym widoku. Sam podkład został wczytany. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić na takim podkładzie wczytanym, jest przypięcie go do widoku. Robimy to w tym miejscu. Pozwoli to na uniknięcie wszelkich problemów związanych z przypadkowym przesunięciem elementu. Widzimy, że wczytały się wraz z projektem poziomy. Te poziomy nie są to poziomy, które są w tym wypadku naszymi poziomami w projekcie instalacji. Jedynym poziomem, jaki posiadamy, jest to poziom 0, który w tym momencie zaznaczyłem. Aby stworzyć bądź też skopiować poziomy, stworzę widok przekroju, na którym będę widział wszystkie poziomy stworzone przez architekta. Na takim widoku znajduje się również widok poziomu 0, który został już stworzony przez w domyślnym szablonie mechanicznym. Kopiowanie tych widoków może się odbywać poprzez zakładkę Współpracuj. I w zakładce Współpracuj szukamy funkcji Kopiuj Monitoruj, wybieramy Łącze. Wskazujemy nasz podkład architektoniczny, z którego chcemy skopiować poziomy i za pomocą funkcji Opcje możemy jeszcze dodać na przykład przedrostek nazwy poziomu, jaki będzie posiadał poziom po skopiowaniu. Wybieramy funkcję Kopiuj i pojedynczo wskazujemy obiekty, które chcemy, aby były skopiowane. Na tej samej zasadzie możemy kopiować osie w projekcie, czy też inne obiekty, które chcielibyśmy obserwować, a jednocześnie skopiować do naszego poziomu. Funkcja kopiowania ma też domyślnie możliwość obserwacji wszelkich zmian, które względem tych dwóch projektów występują. Przesuwam skopiowane poziomy odpowiednie miejsce i w tym momencie widzę różnicę pomiędzy poziomami architekta a poziomami, które zostały stworzone w naszym projekcie. Potwierdzam przyciskiem zakończ. Widzę, że wszystkie poziomy zostały skopiowane wraz z przedrostkiem, który nadałem, czyli przedrostkiem instalacja. Jak widzimy, poziomy zostały stworzone, jednakże nie dysponujemy żadnymi widokami, które odpowiadają tym poziomom. Tworzenie widoków odbywa się z poziomu widok, przechodzimy do widoków planu, wybieramy rzut podłogi i zaznaczamy wszystkie poziomy, które dla których chcielibyśmy utworzyć widoki. Potwierdzam przyciskiem OK. Widoki pojawiły się w odpowiednim miejscu drzewka projektowego w przeglądarce projektu. Każdy teraz poziom, który został stworzony, przecina naszą architekturę na odpowiedniej wysokości, która została ustalona przez architekta. Każdy ten widok, który został stworzony, posiada również odpowiedni zakres widoku, którym możemy sterować w szablonie widoku, który został przypisany do wszystkich stworzonych przez nas widoków. W tym momencie znajdujemy się na poziomie 0. Możemy przejść na wybrany poziom, na przykład poziom pierwszy, i na tym poziomie pierwszym będziemy wykorzystywać pierwsze funkcjonalności związane z tym, że podczytaliśmy podkład architektoniczny. Będzie to wstawianie przestrzeni, które mogą posłużyć w przyszłości do wszelkich obliczeń związanych z tutaj instalacjami. Możemy wykorzystywać przestrzenie do obliczeń m.in. ilości zapotrzebowania na ilość powietrza nawiewanego, czy też wywiewanego, czy też wykorzystywać przestrzenie do analizy energetycznej. Wstawianie przestrzeni możliwe jest z poziomu wstążki analiza. W środkowej części tego panelu znajduje się cała sekcja poświęcona przestrzeniom i strefom. Te elementy są wykorzystywane często przez projektantów instalacji, w związku z tym wykorzystanie tego w odpowiedni sposób pozwala na obliczenia z zakresu instalacji. Aby wstawić przestrzeń, wybieramy funkcję przestrzeń. Jednakże w pierwszej kolejności wstawienie takiej przestrzeni może być utrudnione. Powodem takiego zachowania, że przestrzeń nie chce się dopasować do naszej architektury, jest m.in. fakt, że sam podkład architektoniczny musi mieć zaznaczoną funkcję w edycji typu. Po zaznaczeniu obiektu architektonicznego wybieramy
definiowanie pomieszczenia, ta wartość musi być zaznaczona. Drugą rzeczą, która jest niezwykle istotna przy wstawianiu przestrzeni, jest zapewnienie, aby poziom, który został przez nas stworzony, znajdował się ponad wykończeniem posadzki. W związku z tym obecne położenie poziomu nie pozwala na wstawianie przestrzeni. Takim sposobem muszę przesunąć każdy z poziomów na odpowiednią wysokość. Powoduje to również wygenerowanie ostrzeżenia o tym, że poziom został przeniesiony o odpowiednią wartość. I o tym za chwilkę zdążę powiedzieć. Oczywiście po przeniesieniu wszystkich poziomów na odpowiednią wysokość będę tutaj pracował na poziomach od 1 w górę. W związku z tym w tym momencie się na tym zatrzymam. I teraz chciałbym właśnie opowiedzieć o komunikacie, który przed chwilą wyskoczył. I komunikat, który wyskoczył, informuje nas o tym, że została dokonana zmiana względem podkładu architektonicznego. Przechodzę do przeglądów współrzędnych i dostaję informację o tym, że w przeglądzie koordynacji poziom, który został przez nas stworzony, poziom architekta, została dokonana zmiana i taką zmianę mogę zaakceptować bądź też odrzucić. W tym przypadku była to świadoma zmiana, w związku z tym akceptuję zmianę. Już więcej ten komunikat nie będzie się pojawiał. Dopiero po wykonaniu tych kroków i przejściu na poziom pierwszy, przejściu do zakładki analiza, wykorzystaniu funkcji przestrzeń, mogę wstawiać odpowiednio przestrzenie. Przestrzenie, które wstawiam, nadaje im odpowiednie nazewnictwo w karcie właściwości. I tak na przykład dla najbliższych pomieszczeń, które będę tutaj wstawiał, korzystam z nazwy sala konferencyjna, zaś inne pomieszczenia, które będą tutaj przeze mnie wstawiane, będą to biura. Jak widać, przestrzenie zostały, dopasowują się odpowiednio do naszego podkładu architektonicznego i wykorzystują już wcześniej stworzone przez architekta pomieszczenia. W samym szablonie rzut mechaniczny. Wyświetlanie się tych poziomów domyślnie jest ustawione jako przeźroczyste. Jeżeli chcielibyśmy taką kategorię zmienić na wyświetlanie z kolorem zielonym, muszę zaznaczyć funkcje wewnętrzne, przejść do zastosowania i kliknąć OK. W tym momencie widzimy wszystkie wstawione przeze mnie przestrzenie. Posiadają one zarówno nazwę i numer pomieszczenia. Takie etykiety mogę wstawić poprzez funkcję oznaczenie przestrzeni i każde pomieszczenie, które zostało tutaj przeze mnie wstawione, będzie posiadało indywidualną etykietę z numerem i nazwą pomieszczenia. Domyślnie Revit wstawił nazewnictwo zgodnie z kolejnością wstawianych przeze mnie pomieszczeń od pomieszczenia 1 do pomieszczenia 10. Istnieje również możliwość w zakładce analiza i funkcji nazywania przestrzeni do kopiowania nazewnictwa bezpośrednio z podkładu architektonicznego do przestrzeni. Jest to jedynie możliwe w takim wypadku, jeżeli architekt nazwał zarówno przestrzenie, jak i nadał im numery. W przypadku projektu, którym dysponujemy, nazwy tych pomieszczeń, jako że nie zostały nadane, nie przeniosły jedynie parametr wolny. W związku z tym w tym wypadku użycie takiej funkcji nie będzie tutaj pomocne, więc wycofam do odpowiedniego momentu. Przestrzenie możemy grupować w strefy i w takim wypadku zaznaczenie kilku różnych przestrzeni, które chcielibyśmy, aby należały do jednej strefy, wybranie funkcji strefa spowoduje to, że ta strefa, na przykład o nazwie C1, będzie obsługiwała na przykład jedna centrala wentylacyjna, a w przypadku sal konferencyjnych i wybraniu funkcji strefa również to dodam do zupełnie innej. Jeżeli chodzi o siłownię, zakładka analiza, funkcja strefa i mamy w tym momencie trzy różne strefy. Wykorzystanie stref i przestrzeni jest bardzo ciekawą funkcjonalnością w Revicie, pozwala na odczytanie danych geometrycznych obiektu, wykorzystanie do obliczeń, skorzystania z funkcji, które pozwalają tutaj na obliczenia związane z elektryką,
Jest cała kategoria dotycząca obliczeń ilości powietrza, są dane identyfikacyjne i cała zakładka, cała sekcja poświęcona analizie energetycznej, której możemy wykorzystywać wszystkie funkcjonalności, które są zawarte w konkretnych parametrach, które możemy w odpowiedni sposób wykorzystywać między innymi do obliczeń. W dzisiejszym odcinku będzie to na tyle. W kolejnym odcinku poświęcę czas samemu rysowaniu i modelowaniu instalacji. Już serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka, a w tym momencie chciałbym podziękować za obejrzenie filmu i zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrypcji naszego kanału.